No, Ireneusz Łepuch. Jesteś jednym ze spółki, tak? Tak, tak. Spółka trzyosobowa. Trzyosobowa. Ja, brat Krzysztof Łepuch, to wiadomo, i bratowa, no, Dorota. I jak wyglądało przygotowanie zwycięzczyni z Barcelony? A w ten sposób wyglądało, że nie przygotowaliśmy specjalnie, bo mieliśmy długi lot. To była akurat 700. I ona była przesunięta akurat na niedzielę, bo miała być sobotę i wiadomo, więcej tłuszczowych, więcej kukurydzy, odżywki praktycznie te same, plus tam no, elektrolit. Z tym, że ona dodatkowo dostawała orzeszki, bo tamte nie mogły dostawać, bo by były za tłuste, jakby szły. A pauzowała jak długo przed Barceloną? Nie pauzowała, była na locie. Bo niedzielę? Tak, bo przed wkładaniem na Barcelonę mieliśmy 300. Poszła na 300 i wtedy mieliśmy 700, to ona nie poszła, była wkładana na... Za tydzień była koszowana do Barcelony. Na Barcelonę, także tu pasowało super. I pasowało też dobrze przygotowanie, bo wiadomo, wszystko były ten super dieta, tak my dajemy to na tą 700, ale to za mało, tam troszeczkę trzeba więcej, tylko znowu też nie przesadzać. No to ostatnie dni, te 3-4 ostatnie, po rano i wieczorem po 3 orzeszki dawaliśmy ziemne. Wiem, że od lat lotujecie na preparatach i na karmie z firmy Prima, prawda? Tak. I jakie stosujecie karmy i środki? My stosujemy przeważnie tą karmę Bomba Wdowce, plus wiadomo, super dieta i zwykła dieta. No, a tak to głównie to. A z preparatów? To probiok omega 1, witaminę, to multivitaminę, B kompleks pod koniec i elektrolit pod koniec. A tak to dwa razy w tygodniu dajemy multivitaminę. No i plus ten ostatnie dni to jest probiok, ten nowy probiok. Dwójka. Ten. I no jeszcze na początku tygodnia używamy. Jak jest probiok 1, to już nie dajemy zakwaszaczu, a trzeci dzień, jak już nie ma probioku, bo tam jest w tym zakwaszacz, to tak. Dajemy dodatkowo fresal do wody. I to jest 3 dni, pierwsze 3 dni, że gołębie mają zakwaszacze. Później to normalnie czysta woda, a resztę wszystkie dodatki to są na karmę. Nawet elektrolit na karmę jest dawany. Woda czysta. Woda czysta jest. Nawet elektrolit rano na karmę i wieczorem na karmę się podaje. A przed wkładaniem czysta woda i lekka karma, czy jak wyglądało? No przed koszowaniem. Tak. To była super dieta zmieszana z kukurydzą. Super dieta zmieszana z kukurydzą. A mówię, że orzeszki dawać przez ostatnie. A to jest dodatkowo. To jest dodatkowo. Po posiłku dodatkowo, tak jak mówię. 4 dni ostatnie to były rano i wieczorem. Po posiłku to ten normalny, co dostawały przed tą 700. Tak? My do syta karmimy gołębie, tak. Do syta. I po wieczorem się odsypuje, po pół godzinie, po 45 minutach, co nie zjedzą, się odsypuje. A na koniec ona nie je już lotowych, wiadomo, grochów, nie nic, to i tak przygotowuje na zachodzie też, że super dieta z kukurydzą na koniec, już te ostatnie dni jest. No a oprócz tego jeszcze w gołębniku rozpłodowym u młodych, jakie środki, jakie preparaty stosujecie? Stosujemy podobne co lotowych, czyli ten probiok omega 1 jest bardzo dobry, 2 razy dostają w tygodniu. I to przez cały rok dostają rozpłodowe. Właśnie teraz się zbliża nawet sezon pierzenia, później zimowa, i to jest bardzo dobrze podawać, bo to są zakwaszacze, te dobre bakterie. I plus multivitaminę właśnie stosujemy, B kompleks, fresal stosujemy, ocet, dużo octu stosujemy, jak jest pierzenie zwłaszcza, i zima. To jest ocet i miodowy, i ten pomatel zielony. A ten zioło miks, znaczy miks naturalny, przepraszam. Miks naturalny tak samo stosujemy. Quickor? Quickor tak samo, tylko że Quickor co, albo stosujemy co, że raz na 2 tygodnie lub dodajemy do tego... U lotowych czy w rozpłodowych? W rozpłodowych. Mhm. I jak się daje probiok 1, to tam się dosypuje też Quickor, niedużo trochę. Lub jak ten, to osobno raz na 2 tygodnie A się daje. A drożdże piwne? Też stosujemy te lecznicze właśnie od Sprimy. Lecznicze i te zwykłe stosujemy też. Jak w międzyczasie, jak nie dajemy probioku, to w ten czas dajemy.
zwłaszcza jakie są pierzenie, to tam 2 dni się daje probiok, 2 dni się daje drożdże, te zwykłe lub lecznicze się daje. Są bardzo dobre, właśnie dobre są te odżywki i tak samo młode. Nawet są późne młode, zostawione dla siebie do rozpłodu. I jeśli tym się podaje ten probiok plus zakwaszacz, plus ocet, i one się pięknie rozwijają, pięknie się pierzą, ładne mają upierzenie. Nie ma problemu. Nieraz u kogoś się słyszy, że tam leją jakieś kał wodnisty, zdychają. A tutaj nie ma problemu. To jakoś przychodzi lekko. To pierzenie i ta zima. A jak tegoroczny sezon lotowy? Słyszałem, że macie wyborny. No ja wiem, dobry mamy sezon. Są jeszcze 2 loty do końca, jak to wygląda na dzisiaj? No to tam w tych wszystkich w oddziale prowadzimy te kategorie. Mistrzostwo punktowe. Punktowe, koeficjentowe, typowane, to jesteśmy na pierwszym miejscu. Ostatnia była 700, gdzie na 54 włożone i 40 konkursów zdobyliśmy w rejonie. Pierwszy, drugi, trzeci u nas w oddziale, w rejonie, także to 700 i czołowe ten konkursy. Także ta 700. Ile w dziesiątce mieli? W dziesiątce mieliśmy, nie chcę skłamać, 7 chyba. A w pierwszy ile? 7, no 7 już tych mieliśmy pierwszy. A 13 chyba mieliśmy w pierwszej 20. No, mogę się pomylić tam o 1-2, to już tam, żeby ktoś dosłownie nie brał, bo teraz ten. Także A jak wyglądało przygotowanie do tegorocznego sezonu? Ile gęby było do lotów starych? Do lotów starych? Wiesz, dokładnie nie pamiętam. A w przybliżeniu? No. 120 chyba, czy ten było. Leciliśmy na 2 drużyny, bo na drugą drużynę zapisaliśmy 50 sztuk roczniaków, tyle ile można. A w tej podstawowej drużynie nie było roczniaków? Też były. A też były. Też były roczniaki. Ten. I która drużyna jak leciała? A wybornie ta i ta. Roczniaki nawet do pierwszej 700 to typowane były pierwsze. Były pierwsze. No znaczy pierwsze. To była tak jak było koszowanie na Barcelonę, to była pierwsza 700, tak? No wiadomo, wnaliśmy bardzo mało, bo to jest 700 i tam zdobyliśmy tylko jeden konkurs roczniakami, tylko roczniaki zdobyły i dlatego spadliśmy, ale też jeszcze wysoko jesteśmy, mimo tego, że 2 700. Zaczynacie sezon na sucho, czy wyprowadzają młodego? Nie, u nas wyprowadzają te i roczne, lotowe. I starsze? Tak, roczne i starsze wyprowadzają. Po 2 młode po jednym w gnieździe? Po jednym zdarza się, że 2, jak kiedy nie zależy. Kiedy pod koniec lutego lub na początku marca. A w tym roku na początku marca to parowaliśmy. Także one na pierwszy lot szły jeszcze młodym? Nie. Już go odstawiamy? Tak, zostawiamy. My jak jest gdzieś tak 12, 11, 13 dni ma młody, to zabieramy. Zabieracie czy na ziemię zostawiacie? Nie, zabieramy w osobne miejsce i młode i samice. I dajemy na ziemię, na podłogę, mówię na ziemię. No, na podłogę. Już praktycznie mają wdowieństwo, tak, a samice karmią. A karmią, dokarmiają i ten, nie ma problemu, bo to w ten czas wszystkie karmią, jak podejdzie, czy ten. Kuracje jakieś przed sezonem były przeprowadzane? Tak, robimy kuracje, czyli jest odrobaczanie, później jest na trichomoniady dajemy i następnie parastopem na salmonelozę i E. coli. I potem szczepimy gołębie i ten, i jak... A drogi oddechowe? No to jest to po pierzeniu to właśnie robimy. Później jak są na jajkach, to dajemy jeszcze 6 dni ronidazol. I później przed sezonem jeszcze robimy też kurację, tak jak ty mówisz. Najpierw też się robi BS-em, czyli robimy na... przeciwko kokcydiozie i trichomoniozie. Później jeszcze 7 dni robimy parastopem i może niepotrzebnie robimy, bo w tym roku nie były badane gołębie i dlatego robiliśmy. Jak są badane, to nie robimy. I później jeszcze na drogi oddechowe 3-4 dni się robi. I tak są przygotowane zanim do sezonu. Pójdą gołębie do kabiny, ile lotów treningowych zaliczają? A to różnie, jak pogoda. A teraz było późno. W przybliżeniu. A nieraz 7, i 5. Maksymalnie jaka odległość? Maksymalnie to tak jest do 60. I wozicie na Niemcy? Na Niemcy, bo jest w kierunku.
A później w trakcie sezonu wozicie też w tygodniu? Też wozimy raz lub dwa, a te przy 700 wcale nie, jak są dłuższe loty. To... Przed wkładaniem są samice pokazywane? Są pokazywane. Przed tym długim lotem to się tylko miski pokazało. W tygodniu nie pokazywaliście tego? Nie pokazywaliśmy, tylko same miski. Bo miały być pokazywane, bo miała być szybka 700, ale telewizję, że wiatr się miał być ten boczny. Pogoda się zmieniła. Zmieniła się i nie ma co za mocno motywować. A karmienie jak wygląda? Odmierzana karma łyżeczką, czy sypiesz cię i później odsypywana? Nie, z łyżką sypiemy. I ten daje się więcej niż zjedzą. I później się odsypuje, czeka się pół godziny czy 45 minut i odsypuje. Mówię, się. Że ta woda, co zostaje, to ją odlewasz, tak? Tak, to wylewam, żeby nie parowała i wilgoci nie robiła, bo on nie lubi wilgoci. Zawsze wieczorem jest wylewana. W przekroju sezonu co lepiej leciało? Samce, samice? Samce lepiej leciały. Samice też dobrze lecą. Z drugich lotów też? Też. Ale z Barcelony nie przyleciało. No nie, no. To jest tylko chociaż z pierwszej bardzo dobrze też przyleciały samice, z pierwszej 700, z drugiej lepiej samce. Młodych ile średnio do lotów jest? A młodych jest tak około 200. I też ile zaliczają treningów, zanim do kosza pójdą? A to też zależy, ile masz czasu. Tam. Ale tak od 7, 8 do kilkunastu lotów. Zależy, jak się ma czas, jaka pogoda, czy nie ma, wiesz, upałów, to bo później przychodzi sierpień, duże upały są. Ile macie lotów na młode? 5 lotów przeważnie. Maksymalny kilometraż jaki? Ostatni lot? No około to jest 300-320, tak. 320, tak, w tamtym roku był. A jak wygląda wasze położenie? Bo z tego, co wiem, to nie jest za bardzo ciekawe względem oddziału. Nie jest, bo my najbliżej, mamy najbliższą odległość i Znaczy wy względem oddziału leczycie na południowy zachód? Tak, my na południowym zachodzie leży ten, a cały jest wyżej, no i troszkę dalej. Do oddziału ile macie kilometrów? Do oddziału to jest 20 parę kilometrów jest. Znaczy wasz kilometraż jest ogólnie najkrótszy, tak? Najkrótszy. Tak, 40. No, rozpiętość tak, no ja do siedziby to jest 20 ileś, a do ostatniego co w Żeganiu jest, to przeszło 30, około 40 kilometrów. Wróćmy do tej samicy z Barcelony. Jakie ona ma pochodzenie? Ojciec to jest oryginał Marcel Arbel, wnuk Marsylny, taki sławny na całym świecie. To jest wnuk Marsyl. To ze strony ojca? Ze strony ojca. A matka natomiast jest wnuczka superrozpłodowca od Janses, spółki lotowej Janses, nie Janssen, tylko Janses. Mhm. I Jean Hausul. No, Hausul to takie znane nazwisko. Dalekodystansowe. Dalekodystansowe właśnie nazwisko. Oni ostatnio też dobrze lecą. Nawet spotkaliśmy się 2 lata temu na Anderlecie w przewręczaniu nagród. Oni też byli tam, bardzo dobrze lecieli i mieli. A rodziców macie tej samicy? Tylko ojca, bo samica była z 2002 roku, już nie mamy tej samicy. A rodzeństwo, bracia, siostry? Z tej rodziny też się dobrze pokazują na długich lotach? Tak. Tylko, że to jest niepełne rodzeństwo, tylko pół rodzeństwo. No, półbrat po ojcu był w drużynie najlepszych roczniaków w oddziele. Zrobił 8 konkursów w sezonie i czołowe konkursy. Także to ten bardzo dobrze w rozpłodzie jest ten samczyk. Jego brat 7 konkursów w tym samym roku. No a skąd pomysł, żeby ją 4. raz do Barcelony posłać? No, mieliśmy ją nie dawać, ale tak Podpadła, czy? Mówiłem, ryzykujemy. Czy bardziej hazard? No można różnie. 3 razy zaliczyła i to dobrze, tak. Nie? No i to człowiek ryzykuje, ale kto nie ryzykuje, ten nie żyje, to tak. Jak nie grasz to lotka, to nie wygrasz. Ile grasz, żeby się posłać do Barcelony? 5 sztuk wysłać. I to był samic, nie? 4 samice i 1 samiec. Tak. Jak wyglądał u was podział na rolę w hodowli? Kto się czym zajmuje? U nas jest podział na rolę w naszej hodowli, gdyż ze względu na to, że my mamy niemałą hodowlę,
Hodowla składa się z gołębi lotowych, jak i gołębi rozpłodowych. Posiadamy różne szczepy oryginalne. Oryginały sławnych szczepów z zachodu i wiadomo, gołębie też siedzą w boksach. Jest to bardzo dużo pracy. Mamy gołębie młode, także mamy podział ról. Gołębie rozpłodowymi zajmuję się przede wszystkim, znaczy paruje brat Irek. Po parowaniu przyjmuję opiekę ja nad gołębiami rozpłodowymi. Później już wychów młodych i czy to dla nas do lotów, czy dla hodowców, którzy sobie zamawiają, to jest pod moim obowiązkiem. Brat Irek zajmuje się gołębiami młodymi i starymi lotowymi wdowcami. Ja natomiast zajmuję się samicami jeszcze rozpłodowe i samice lotowe. To może coś więcej na temat tej samicy zwycięzczyni z Barcelony? Powiem szczerze, że od kilku lat lotujemy samicami, bo u nas podstawa to jest typowo wdowieństwo klasyczne, które raczej nam bardzo dobrze wychodzi. Mogłoby lepiej jeszcze, ale człowiek się ciągle uczy. Od kilku lat lotujemy samicami i już no, tak nie najgorszym skutkiem. Samiczka nasza, Princess Barcelona, od urodzenia po lotach młodych przeszła do gołębnika lotowego, ale mieliśmy tak zwaną gniazdówkę. Przez 2 lata była w tak zwanej gniazdówce. To był gołębnik przeznaczony typowo na długie loty, na maratony, które były organizowane przez zarząd główny, no i na Barcelonę. I ona od po lotach młodych znalazła się w tym gołębniku. Była bardzo dzikim gołębiem, powiem krótko o niej. Nie lubiłem tej samicy. Kiedy tylko wchodziłem do gołębnika, to ona z miski wręcz startowała jak odrzutowiec. Dlatego w nagrodę, że się posyłała na te długie loty. Bałem się o jajka, że pobije. Tak, za tą dzikość już jako roczna startowała w locie narodowym z Ostendę. Nie był to lekki lot, gołębie nocowały i rano mżyło. Pamiętam, ona przeleciała gdzieś po 10 rano i jeszcze konkurs złapała. Ten gołąb do 4 Barcelony tylko raz nocowała w programie naszym. W tamtym roku, w 2012 roku, mieliśmy bardzo katastrofalną 500, to tylko raz nocowała. A tak zrobiła wszystkie loty, jakie miała do zrobienia. Już jako roczna była wsadzana, koszowana na ten lot Ostendę. Przerwa, zrobiła maraton, przerwa i jeszcze 500 zrobiła jako roczna. Mówię, no miała siłę, widziałem, że gołąb jest taki mocny, ale bardzo dzika była. Jako 2-letnia robiła program nasz cały, też była wkładana jeszcze dodatkowo na 2. Ostendę, jaką lot narodowy, jaki był u nas organizowany. Po 2 latach poszła na Barcelonę, na 1. Barcelonę, z której przeleciała 9. w Polsce. To była 1. Barcelona. Tak, to była 1. i Barcelona. Później poszła, znowu była koszowana na loty programowe w oddziale z tej gniazdówki i poszła na 2. Barcelonę. Była 10. konkurs. 2 razy Barcelonę pod rząd. Przeznaczyliśmy ją do rozpłodu. Siedziała praktycznie no, miesiąc przed rozpoczęciem lotów w gołębniku rozpłodowym, ale tu słyszeliśmy, temu hodowcy gołąb 3 razy powtórzył Barcelonę, temu powtórzył, to tak człowieka korciło spróbować. No to z bratem mówimy, dajemy ją 3 raz na Barcelonę. To był ubiegły rok. Tak, to był ubiegły rok i miesiąc przed lotami przeszła do gołębnika wdów, do gołębnika samic, które lotowaliśmy wdowieństwem, ale już wdowieństwem klasycznym samicami, nie w gniazdówce. A że po prostu, no ja mam taki dryg, że lubię gołębie oswoić, jedzą mi z ust, chodzą po mnie i ona na tym gołębniku siedziała i ciągle tylko na mnie patrzała, a ja nie zwracałem na nią uwagi, po prostu chciałem ją oswoić. I tak ją oswoiłem już w trakcie trwania sezonu lutowego, że podeszła, zjadła mi raz z ręki, zjadła mi drugi raz z ręki i mówię, o już jesteś moja. I tak się stało po tym czasie, jeszcze przed Barceloną, że ona mnie polubiała, a ja ją lub odwrotnie, ja ją, ona mnie. I ona na tą Barcelonę w tamtym roku była wysyłana po prostu, tak miskę tego daliśmy przed kładaniem do samczyka na 3-4 godziny. I tutaj potwierdzające, jak przyleciała w tamtym roku, zawsze wołamy kogoś z zarządu do potwierdzenia przylotu naszego gołębia, gdyż jesteśmy organizatorem. Był prezes sekcji, członek zarządu oddziału, Roman Mazurkiewicz. To mówi, sam jeszcze opowiadał teraz po przylocie i 4. raz hodowcą na sekcji, że ona na desce, jak mnie widziała, po prostu tańczyła z radości. Najdzikszy gołąb, można powiedzieć, jaki był w hodowli, tak się ładnie ułaskawił, że no po prostu, że mi się polubili. I po tej 3. Barcelonie przeszła znowu do rozpłodu, poszła ta samiczka.
No wiadomo, loty się zakończyły, także człowiek zimą już nie puszcza, żeby jej nie stracić. No i tak te, jakie szczęście było, widocznie tak miało być, bo była oferta kupna tej samiczki. Właśnie chciałem do tego nawiązać, że było zainteresowanie za. Tak, 3 razy powtórzyła Barcelonę w pierwszej dziesiątce, w tamtym roku zajęła 6. pozycję, a więc zajęła dobrą pozycję, bardzo dobrą, marzenie taką pozycję zająć. No i była propozycja kupna z Dalekiego Wschodu. Chciał hodowca ją zakupić, wszystko już było praktycznie dograne. Ale nagle się jakiś kontakt urwał, nie wiem z jakich przyczyn, urwał się kontakt. Także ta samiczka została u nas dalej w rozpłodzie, przeznaczeniem do rozpłodu. Później wystawiliśmy ją, widząc, że chętni są na kupowanie gołębi z Barcelony na aukcję. Na rynku krajowym. Tak, na rynku krajowym. To była ta aukcja przeprowadzana na nasze glebie, tam u kolegi Kłosa. To wystawiliśmy ją na tą aukcję. No i była oferta za nią 15 tysięcy złotych. Nie była to duża oferta za taki już wyczyn gołębia, ale mimo woli zdecydowaliśmy się na końcu praktycznie, bo już inne gołębie były sprzedane, przepraszam, na wystawienie tego gołębia. I hodowca, który licytował te 15 tysięcy złotych, nie stawił się po nią. Nie, ze względów osobistych po prostu nie odebrał ją. Widocznie takie przeznaczenie było. I w związku z tym, że jeszcze żaden gołąb nie zdobył 4 raz Barcelony, i można powiedzieć, jeszcze chcieliśmy sami sobie udowodnić, dużo ryzykowaliśmy, bo można gołębia takiego zgubić. Postanowiliśmy z bratem pokazać, czyli sobie udowodnić i jeszcze po prostu tym innym, którzy chcieli, a tak zrobili jak zrobili i tak wyszło jak wyszło, wartość tego gołębia. No i zaryzykowaliśmy, wystawiliśmy ją 4 raz. Zrobiła to, co zrobiła, marzenie, wynik zrobiła. Miała do zrobienia 3 razy sukces. Sukces to wygrać Barcelonę, bo w 9 dniu przyleciała, gdzie jeszcze gołąbka żadnego nie było, a ona przyleciała jako pierwsza, a więc jeden sukces. Drugi sukces to jeszcze żaden gołąb w Polsce nie poprawił, 4 razy konkurs nie zdobył, 4 razy nie pokonał. W tym raz wygrał. Barcelonę. To drugi sukces i trzeci sukces jej to 4 raz w pierwszej dziesiątce. A więc ten gołąb ustanowił 3 razy sukces. Także nie wiem, może się oddzięczyła za to, że została u nas. I tak samo teraz, jak przyleciała, też nie była motywowana jakimiś młodymi. Ona po prostu poszła takiej spokojnej motywacji. Tylko przed wkładaniem na 2-3 godziny samczyk i później przyszedłem z klatką, zabrałem ją i pozostałe 4 gołębie i poszedłem na punkt wkładania, zaniosłem. I ona praktycznie teraz też, ten prezes właśnie Roman Mazurkiewicz, też był potwierdzać przylot tego gołąbka i też opowiadał, że znowu taka była zadowolona. Można powiedzieć, był to gołąb po ciężkim wysiłku, bo nie była jakaś tam padnięta, bo hodowcy się pytali, dzwonili, jak wyglądała, czy coś. Nie. Ten gołąb nie był wcale jakiś tam nie wiadomo jak wykończony. Normalny gołąb, jakby tylko że po wysiłku, jak to człowiek nieraz się dużo napracuje, też jest taki zmęczony. Tak ten gołąb był zmęczonym gołębiem, był wychudniałym gołębiem. Te piórka były takie troszeczkę matowe, czy po tym wysiłku, po tym długim czasie pobytu i żerowaniu w polach, gdzieś na drogach. Ale nie była wycieńczona i opowiadał jedno, że znowu była taka, pokazywała radość w sobie, że to jest go no, nie do zajechania, można cieszyła powiedzieć, pod tym względem, w naszym słownictwie, jak się w hodowlanym wypowiada. No, po prostu taki gołąb się urodził, ma takie siły, umie rozłożyć siły, jest to typowy maratończyk. Ona w tym roku startowała, chyba pamiętam, 8 lotów, zdobyła 2 konkursy. 2 konkursy zdobyła tylko na pierwszych lotach. Ja ją ciągle obserwowałem. Nikomu nie mówiłem w sekcji, że ona jest koszowana, nie chwaliłem się ani nic. To nie chodzi o nic, tylko po prostu tak spokojnie obserwowałem każdy jej przylot. Jej przyloty były zawsze pod koniec przylotu naszych gołębi, tych sprinterów. Ona miała rozłożone swój tempo lotu i typowy maratończyk. To tak jak są typowo biegacze dobrzy na maraton. Jak się ogląda Tour de France, są kolarze, którzy są sprinterami, ale są kolarze, którzy czują się jak ryba w wodzie, w górach się czują. Inni kolarze odpadają, a ten jakby na płaskim etapie. Tak samo ten gołąb. No on i wiele innych jeszcze już uczestniczących w maratonie, w tym w locie Barcelona gołębi, bo już w tym roku też już na 10 gołębi, które przyleciały, jest 4 gołębie, co powtórzyły konkurs. To są 3 gołębie z 2 konkursami. A więc też te gołębie typowo właśnie takie daleko maratończyki tak zwane. Pamiętam na koszowaniu, jak cię pytałem, to mówiłeś, że liczysz na to, że powinieneś albo wygrać, albo czołowe miejsce. Ja ci pytam, czemu, a ty mówisz, że daję tu jednego gołębia, który idzie 4 razy, a 3 razy zaliczył. I dzień przed przylotem, żeśmy wieczorem rozmawiali i ty mówisz, że bardzo liczysz i rano mi dzwoniłeś, mówisz, że jest ta samica jedna. Ja powiem szczerze, no samo przejście, jeżeli zawodnik, jeżeli się jest sportowcem,
jeżeli się opiekuje gołębiami i chodzi się przy gołębiach i ma się jakąś wiedzę, można powiedzieć, to człowiek już to czuje, że jeżeli gołąb zrobił 3 razy Barcelonę, 3 razy w pierwszej dziesiątce, to nie jest żaden przypadek. Raz to może być, 2 razy to jeszcze no, udało się, ale 3 razy i 3 razy w pierwszej dziesiątce i można powiedzieć, że poprawić jeszcze, bo w tamtym roku była 6, a więc to o czym świadczy, że to jest wybitny gołąb, to jest doświadczony gołąb, że ja nie mówię, że on miał wygrać czy coś, ale ja byłem może trochę spokojny, obawiałem się, bo wiadomo, bałem się jednej rzeczy, że może być już tymi kilometrami, tymi trudnościami, które w swoim życiu pokonała, może być już zmęczona do następnej Barcelony, tego się obawiałem. Ale tutaj zaś druga strona medalu przemawiała za tym, że ona sobie da radę, bo to nie pierwszy raz wiedziała, skąd startuje, co ma do pokonania, czuła. I jak umiała przenocować, umiała zebrać siły, umiała nie dać się złapać jastrzębiowi, kusownikom, tym co strzelają, lisom, kunom, dokładnie. Ona wszystko wiedziała, co ma zrobić ten gołąb. To nie jest przypadek, to jest po prostu, no, tak się urodził taki gołąb, dokonała tego, co dokonała. No. Zresztą tegoroczna Barcelona to nie jest ubiegłoroczny spacerek, gdzie pierwsze gołębie miały grubo ponad 1400 metrów na minutę. A w tym roku niskie szybkości i długi czas międzynarodowego. No Barcelona ma to do siebie, tak śledząc od 80 lat loty, to ma to do siebie, że nie zawsze jest taka lekka, można powiedzieć, że lekka, czy tak szybka jak, może inaczej, tak szybka jak w tamtym roku była, zwłaszcza dla gołębi zachodnich. Są też, były lata, i że była bardzo ciężka, startowało powiedzmy 20 tysięcy, a wracało parę tysięcy, pozostałe gołębie zostawały na polu bitwy. To niektórzy hodowcy myślą, że tak, one sobie popadały i zginęły. To nie jest prawdą, bo na przykład nam samiczka, która też poszła drugi raz na Barcelonę, to przed tą Barceloną na wiosnę nam teraz przed sezonem wróciła z tamtej Barcelony, a więc ten gołąb nie stracił życia, po prostu gdzieś sobie, czy na kościołach, czy na blokach, czy gdzieś. I nie jest prawdą, bo niektórzy mówią, że gołębie popadały czy coś. Tak samo giną ze 100 km, z 200. No dobrze, popadały, ale nikt nie widział, gdzie one popadały. Tak, i te gołębie wracają. Nie jednemu hodowcy wracają na wiosnę, na jesień te gołąbki. Ale ta Barcelona faktycznie, no, my 9 raz bierzemy udział w locie Barcelony jako hodowcy i to jest najcięższy lot, to nie ma co mówić, ale taki jest rok i nie tylko ten, są inne. Ja przypuszczam, że jeszcze jak się te pogody zmienią, bo teraz jest gorąco i non-stop wieje ten północny wiatr, który no, jest przeciwnym wiatrem, bocznym można powiedzieć dla gołębi, to jest, one mają utrudnienia. Jak się zmienią wiatry, te gołąbki, więcej ich przyleci, tych gołąbków, bo zawsze się czeka ileś tam dni na przylot tych gołąbków. Gołąb jest takim stworzeniem mądrym, że on sobie naje się, napije i on czeka też. On nie leci na siłę już po iluś dniach, tylko on czeka na korzystne warunki i ten czas wraca. No. Także będą przyloty. 9 lat trwania konkursów z Barcelony po raz drugi zwyciężyliście, także moim zdaniem urastacie do rangi specjalistów z tego ekstremalnego lotu. Może inaczej, jest takie powiedzenie, że historia lubi się powtarzać. No, każdy by sobie tego życzył. No każdy, na pewno. Nam się jakoś tak po ilu to latach? 2006? Po 7 latach nam się udało, po 7 latach. No, jesteśmy drugi. Co roku żeście liczyli. A co roku, no były 2 lata, na przykład był 8 rok, 7 i 8 rok, że nie mieliśmy ani jednego gołębia, ani jednego. Taka jest Barcelona niestety. To ma sport do siebie. To ma do siebie ten sport i ten taki lot. Najsławniejszy na świecie i że nie mieliśmy ani razu, nie mieliśmy. Przez 2 lata nie mieliśmy ani jednego gołębia. W sumie mieliśmy na 9 startów, mieliśmy przez 7 lat. W 2005 roku mieliśmy 4. gołębia w Polsce. W 2006 roku wygraliśmy. W 2007 roku mieliśmy 21, ja się pomyliłem, 21 gołąbka. W 2008-2009 nie mieliśmy gołąbka. W 2010 mieliśmy 7 i 9. W 2011 mieliśmy 10. W 2012 mieliśmy 6 i w 2013 mieliśmy 1. I Barcelona jest takim lotem, że się całe życie to pamięta. Tego się nie zapomnę, powiem szczerze. I widzę po tych hodowcach, słyszę, czy patrzę na przykład na internet, jak tam są zgłoszenia, są zdjęcia tych hodowców, są zadowoleni. To jest, ja widzę radość w tych hodowcach, że naprawdę dał gołąbka, przygotował tego gołąbka na taki lot, bo każdy, kto bierze udział w tym locie, to nie jest lot na siłę, że ktoś komuś pistolet przykłada do głowy, wkłada na ten lot. To są ludzie, to są hodowcy naszego związku, ludzie świadomi tego, gdzie gołąbki te posyłają i czekają na te gołąbki. Ja, może jest tam jakaś garstka, jeżeli jest, że tego na friko wkłada, albo tam za karę czy coś, ale nie wierzę, że każdy, uważam, że każdy jeden hodowca, który wkłada, że liczy, że ten gołąbek wróci. I później widzę tą radość, zadowolenia i on całe życie będzie pamiętał, że ten gołąbek powrócił. To jest takie też fajne, powiem szczerze, bo
wkłada się w sezonie, gołąbki też fajnie przelatują, walczymy sobie między sobą z lotu, na jednym locie jest lepiej, na drugim gorzej, to jest fajnie, ale Barcelona się nie zapomina, to się pamięta. No i z roku na rok tych entuzjastów przybywa. Przybywa, dokładnie przybywa. Ja powiem szczerze, no organizacja jest, myślę, że nie najgorsza tego lotu. Popularność robi się coraz większa, między innymi dzięki też tym, co krytykują ten lot. Oni bardzo dużo robią tej pracy dobrej, bo przez krytykę dają jak najwięcej popularności temu lotowi. Mamy za darmo reklamę, bardzo chciałbym podziękować tym, co piszą tak bardzo mądre słowa gdzieś na różnych forach. Także ja tego nie czytam, ale tak słyszę, że to widocznie skutkuje, że coraz więcej jest gołębi, powiem szczerze. Aby było śmiesznie, to najwięcej do powiedzenia mają ci, co w ogóle nie biorą udziału. Co w ogóle nie biorą, ja w ogóle nie wiem, czy oni lotują, czy mają jakieś pojęcie o gołębiach jeszcze. Mają ci, co posyłają, biorą tym czynny udział, a ci, co nie biorą, najwięcej mówią. To tak jest za komuny, jak zabraniali do kościoła chodzić, to ludzie chodzili, jak nie wiem, skutkowało, że jeszcze więcej ludzi chodziło, tak samo tu. Piszą, mówią, to tym więcej dają na lot. My się bardzo cieszymy, bo mi nie zależy na tym, żeby że ten ma dać się tak. Ja nikogo na siłę nie zmuszam, czy brat, my nikogo nie zmuszamy, ale my się bardzo cieszymy, że oni piszą. To dokładnie brat mówi, za komuny zabraniano chodzić do kościoła, to ludzie jak najwięcej chodzili. Zabraniali bimber pędzić, to będzieli bimber. Tak samo krytykują tą Barcelonę, tak jak mówisz, że nawet, ja nie wiem, czy oni lotują gołębiami, ci co tam tak piszą, ale taką piękną reklamę robią, że tylko im podziękować. No, serdecznie dziękuję im bardzo. Zresztą po zasięgu widać w wielu okręgów. Skąd ludzie biorą udział, prawda? Na takich dystansach jest ponad 20. Mało tego, w tym roku już z Litwy już brali hodowcy i też włożyli gołębie. Już z Litwy już tak ta reklama idzie, ta antyreklama tak daleko, że już z Litwy biorą hodowcy udział. To lepo może być głupi, dodaje takie, ale coraz więcej to nie myślę, że wszyscy tak łepok są głupi, które i dają na ten lot. Łepucha niech obrażają jak chcą, nie ma sprawy, ale obrażają jeszcze 789 hodowców. Obrażają tych z kilkudziesięciu okręgów, tych, którzy wzięli udział w tym locie, którzy biorą, a coraz więcej jest, a więc nie obrażają tylko nas. Nas nie chcą obrażać, ale obrażają, tylu hodowców obrażają, to jest niesamowite. Ten lot jest dobrowolny i kto deklaruje, bierze udział, chwała mu za to, a kto nie, może obserwować, prawda? Oni nas obrażają, tych uczestników tego lotu, a sami siebie nie wiedzą, w jaki sposób ośmieszają, że nawet dzieci małe to czytają i się śmieją z tego, co im piszą. Prezentuję puchar dla najlepszej samicy z lotu Barcelona 2013, ufundowanego przez miesięcznik Dobry Lot. Będę go przekazywał na ręce jednej z członkiń komitetu organizacyjnego. Wręczam ten puchar jednej z organizatorek w imieniu Dobrego Lotu. Dziękujemy w imieniu organizatorów. No i gratuluję pięknego wyczynu. No, dziękujemy. Just got everything you wanted, but now you're out of place. You love it just another way. I can stand another day. Ooh, baby, I need you. I'm just your loving baby. Jesteśmy w hodowli Józefa i Dariusza Kręc, w miejscowości Daniszyn, koło Ostrowa Wielkopolskiego. Tak, jest to. Chciałbym się zapytać o drugiego gołębia z Barcelony. Co to jest za gołąb, samiec, samica, pochodzenie? Jest to samczyk pięcioletni, niebieski. Jeśli chodzi o pochodzenie, to... Ze strony ojca jest... dziadek jest najlepszym w historii gołębnika wdowcem. 15332. Wywodzi się z gołębi Malińskiego i Lisa. Kolega Lis w 80% praktycznie, czy 90% też hodowlę opartą ma na gołębiach kolegi Malińskiego z Knurowa.
Nieżyjącego. Nieżyjącego, już nieżyjącego hodowcy. Jest to hodowca, który był w ciągu 65 lat oddziału knurów, najlepszym hodowcą 65-lecia oddziału. A ze strony matki? Ze strony matki jest to też z gołębi lisa, także to jest gołąb wyhodowany na linie, bo to są te same gołębie. Znaczy to jest umiarkowane pokrewieństwo, tak? Tak, na linie, znaczy się, to są gołębie na linie, bo mówię, trzy razy przejaw w rodowodzie są, tutaj są trzy razy te same gołębie z lisa, z takiej super pary i mówię, to gołębie były no naprawdę rewelacyjne i w lotach, i w rozpłodzie sprawują się u kolegów bardzo dobrze, także wiele dyplomów, dziadek miał 4 dyplomy, matka 1 dyplom. Następna tutaj jest partnerka od strony ojca, pierwsza nagroda na wystawie okręgowej, samczyk, jej ojciec 2 razy Ledę Belgia, gdzie mieliśmy 2 razy w oddziale Ostrów najlepszą serię z lotu Belgia 912 km. A ten samczyk jak lotowany był w tym roku? Był lotowany normalnie, od 2-latka jest lotowany w totalu i nawet troszeczkę było tak, że za późno tu, bo tu koledzy w zeszłym roku pierwszy raz wkładali na Barcelonę i w tym roku mamy 65-lecie sekcji i mówią, no skoro ja na dalekich lotach, my bardzo dobrze lotujemy na dalekich lotach, to musimy włożyć, nie? No i ja mówię, ja mogę włożyć, ale jednego, nie? Ja mówię, czemu jednego? No, nie dwa, czy i więcej, nie? Że ja tego. Ja mówię, ja mnie tylko wystarczy, jak będę miał pierwszego. Nie chcę, oczywiście to było w żartach, a no się, te żarty się stały się rzeczywistością, bo mówię, to był żart, że mówię, ja nie jestem zachłanny i wystarczy, jak będę miał pierwszego, nie muszę mieć pierwszego i drugiego. No, to znaczy było tak, był jubileusz sekcji. Tak, w tym roku jest jubileusz. Pana namówili na włożenie gębi. Tak, tak. Pan włożył jednego. Tak, dokładnie. I niby w żartach pana na całą Polskę drugiego. Nie, znaczy się mówię, ja już od wiosny ten gołąb, to w zeszłym roku pierwszy raz oni zainicjowali i w tym roku z tego tytułu będzie na jubileuszu, bo byłem przekonany, że ten gołąb wróci. No nie myślałem, mówię, nawet nie miałem takich marzeń. A tak naprawdę myślał pan, że na takiej dobrej pozycji? Nie, nawet nie marzyłem. Myślałem, mówię, w oddziele może będzie pierwszy, może w okręgu będzie w trójce, ale takich nawet marzeń, w marzeniach nie dopuszczałem czegoś takiego. Zaskoczenie było zupełne. Zaskoczenie było, chociaż już w sobotę jakieś miałem, nie wiem, jakby przeczucie, że mówię, jutro będę miał gołębia i w niedzielę wstałem o 5 rano i co pół godziny wychodziłem zobaczyć, czy go nie ma, nie? I o 9, no jak zobaczyłem, to przy zamkniętym wylocie. Przy zamkniętym wylocie, jak zobaczyłem, no to kolana ugięły się. Palpitacja serca, adrenalina tak podskoczyła, że mówię, no i on z zbiornika był tego na budynku, czy tam? Tutaj, z tego na budynku. No był tylko tydzień, był przygotowany. A z tej rodziny jak się spisują gołębie? Nie, no mówię, to są najlepsze gołębie. Ale latają tylko dobrze krótkie, czy długie dystanse? Wszystkie dystanse. On tylko praktycznie długie, mówię, ostatnie 2 lata robił po 6 konkursów, ale nie robił jakichś czołowych konkursów, on w połowie konkursu siadał, także na długich lotach było to już lepiej. A jego siostry, bracia, potomstwo? No szczerze, na temat potomstwa się nie będę wypowiadał, bo nie ma o czym się wypowiadać. Czemu? Nie ciągnie pan polotnika? Nie, znaczy się ciągnę, tylko jest gołębi tak mało wypuszczanych, że akurat z tych gołębi, z tego nie było wypuszczane. On ma taki troszeczkę też charakter ten gołąb i też z tego tytułu był to wysyłany. Znaczy? No jest taki niepokorny, jest problem normalnie z jak do koszowania, z wzięciem go do kosza. Uciekacze. Tak, jest troszeczkę płochliwy i z tego tytułu też mówię, akurat jego posłałem, bo mówię, są gołębie, które robią więcej konkursów, to znaczy, lepiej lata. Poszedł. No mówię, no tak, mówię sobie, lepiej poradzi, bo na pewno liczyłem się z tym, że będzie to musiał sobie gołąb, który będzie musiał sobie no, jakoś tam radzić, bo to nie jest lot, tylko musi ten gołąb jakiś tam... Był na takich lotach z przenocowaniem? On nie, ale mówię, że no, dziadek, mówię, 2 razy, pradziadek był 2 razy w najlepszej serii z Belgii. Drugi dziadek był jako drugi wrócił z Lecha z Francji, także no mówię, to są z takich gołębi no, sprawdzonych. Tak, plus jeszcze tam jest dołożona matka olimpijki, kolegi Ryszarda Pietrzaka z kategorii C, była trzecia w kategorii C, miała jechać na, no oczywiście ta olimpiada nie doszła do skutku, gołębie nie dojechały, ale była w reprezentacji w C kategorii.
kolik VIP, Ryszard Dabeczaka. Ja jego... Gołębie dojechały, tylko nie chcieli ich dopuścić. Nie? No tak, ale summa summarum tak jakby nie dojechały. No nie były oceniane, ale mówię, matkę nie tej... Nie były wystawione, ale matka tej olimpijki była u mnie, także... No, też właśnie jest tutaj dołożona i to dwukrotnie jest dołożona z dwóch stron, bo z dwoma Samczykami, właśnie z bratem tego, który był dwa razy na Belgii w konkursie, w tej raz był drugi, raz trzeci z Belgii, to była z jego bratem i drugi raz była sparowana z Samczykiem od kolegi Lisa Zbigniewa, z najlepszym lotnikiem oddziału. Też go obrabił czołowe nagrody i to we wszystkich lotach, także kolega Lis Zbigniew, mówię, tego gołębia miał trzeciego w Polsce też w kategorii C, także no. A kto u was w domu założył hodowlę gołębi? Znaczy się zapoczątkował brat, jest od, tak, od 76 roku jest hodowcą. No a ja praktycznie hodować zacząłem od 87 roku po śmierci sąsiada, bo sąsiad też był hodowcą. I jak sąsiad zmarł, to wtedy... Ale widzę, tu gołębie. Znaczy, no to tak mówią Daniszym, to tak, ale jak arendong jest po prostu, zresztą 65 lat na wiosce, no rzadko się spotyka, żeby na wiosce sekcja, która już istnieje 65 lat, także... Ilu was tu jest hodowców? 37. Tu we wiosce? Znaczy się w sekcji, tylko że to jeszcze dochodzą okoliczne miejscowości, czyli Łąkociny, Wierzbno, Nabyszyce, Cegły i jest tam jeden hodowca z Jankowa Zaleśnego, także... z tych tu ościennych, także... A jak wygląda wasza współpraca, czy rywalizacja? Współpraca, no... Brat ma swoje gołębie i pan ma swoje gołębie. Tak, tylko że te gołębie są niejako... Gołębie się zazębiają. Jeśli chodzi o prowadzenie gołębi, to tu już jest... Czy macie podział na rolę? Jeden się zajmuje karmieniem, drugi... Nie. Tak jakby są dwa gołębniki oddzielne, osobno prowadzone, a gołębie się pokrywają. Czyli gołębie niejako... No mówię, jest ta... Tam no, jest wymiana gołębi, to jeśli chodzi o łączenie w pary, no to są gołębie po prostu te same gołębie. Bo brat dojeżdża, tak? Tak, brat mieszka w Ostrowie, dojeżdża 12 km, także. I co dzień pan tu jest? Co drugi dzień. Co drugi dzień. Także ile gołębi hodujecie? No akurat mówię, ten rok był wyjątkowy, bo młodych zostało dużo, ale tak ogólnie tak około 80 gołębi. Starych do lotu? Tak, starych do lotu. A tak. Młodych to jest, mówię, w zależności od sezonu, jak te loty są udane, młode poprzedniego roku, to jest od 30 do 70 jest wypuszczanych, także mówię, no były takie lata, że po prostu nie wypuszczane było więcej niż 30, przesypa przez 4 lata nie było więcej niż 30 młodych. Karmę kupuje pan, czy karmę, od rolników, czy gotową? Karmę praktycznie sporządzam sam. Na tej zasadzie to się odbywa, skupionych, że... Skupionych komponentów, tak? Skupionych komponentów, plus mówię to, co tam ja dokładam, czyli jęczmień, bo po locie dostają zawsze 2 dni jęczmień i następne dni, no to już jest, mówię, taki cykl trzyfazowy i są karmione, którą tą karmę ja komponuję sam. Od 4 lat lotowane są na karmie od kolegi Pawła Mrowcy. Także jestem z tej karmy zadowolony. No wcześniej mówię, różne to już karmy się... Środki, jakie pan stosuje w hodowli? Środki też nie z od jednego producenta, tylko od kilku producentów, także są 3 rodzaje drożdży, są olejki z ostropestu, z oregano, jest quick core po locie, także no mówię, to co 3 tygodnie jest zmiana, także po locie mówię, są drożdże i jest oregano i jest przede wszystkim ostropest, olejek z ostropestu po przylocie nie, jest tam w karmie. Regeneracje wątroby. Tak. Specjalizuje się pan w lotach długich? No zdecydowanie, na długich lotach to jest zdecydowanie, bo mówię, w A kategorii jako takich sukcesów większych nie ma. Chociaż w zeszłym roku był najlepszy lotnik oddziału w kategorii A, ale mówię, no to... No to jak nie ma? Są sukcesy? No są, ale mówię, no to tam akurat, mówię, to są jakieś tam... Pojedyncze nagrody też są w krótkich lotach, ale mówię, jeśli chodzi o jakieś tam wyniki na skalę oddziału czy okręgu... A jakie macie to... w oddziale loty długie? W tej chwili, tak jak w całej Polsce, 700 km. Nie? Dwa razy 700. Dodatkowych lotów nie ma żadnych długich? No, tylko tak jakby gdzieś w jakimś klubie ktoś chciał brać udział, także mówię, gdzieś tam na Francję swego czasu były wysyłane. No i teraz mówię, na to w zeszłym roku tu koledzy młodzi zainicjowali i niejako się pod to... To teraz już pan nie odpuści Barcelony? Po takim sukcesie? No sukces jest niebywały, bo mówię, że to co w niedzielę mnie spotkało, to jest po prostu nie do opowiedzenia i nie do powtórzenia, nie do przeżycia, bo telefony były z całej Polski z gratulacjami i to mówię,
od Białegostoku przez Bielską Białę po Bydgoszcz, no z całej, wiadomo, tutaj Zielonogórskie, no to wiadomo, z tych oddziałów tutaj, także mówię, nawet miałem telefon od kolegi, którego ojciec był hodowcą, już nie jest hodowcą, ale kibicuje, obserwuje, no i zobaczył i mówi, żona go tam zmobilizowała, żeby zadzwonił, pogratulował, także no mówię, był niesamowity odzew, taka mówię, no coś, nie, niczego jeszcze nie przeżyłem, bo mówię, no wyniki były różne, bo mówię. No a brat, czym się zajmuje w hodowli? No też swoją, no mówię, dwa gołomniki, ja ten mniejszy gołomnik, ja opiekę nad nim mam. I są też po prostu... Czy w badaniu na loty razem decydujecie, czy ten go idzie, czy ten, czy...? Brat decyduje. Sodzi o serię, no raczej nie. Które idą na loty, raczej ja bym tutaj tego, ale serię ustala brat, nie? Dotypowany, nie? No to... Ale tak to... I w ogóle ja też lecę na inny karmie, bo na sprimy, na środkach te sprimy głównie. No. Także... A w pana gębniku ile jest gębi? No na zimę w granicach 30 w tym roku ze względu na, że loty, no tak, było więcej, trochę też się wiązało to z przypomnieniem. Bo młody był bardzo udane loty, że nie zginęło tam wieczy. A jak wygląda wasza rywalizacja? Nie, raczej nie... No ale kto ma lepsze sukcesy, powiedzmy, czy szybsze gołębie? No różnie to bywa. Zależności. Ten właśnie u mnie jest na tym gołomniku, co w zeszłym roku był bardzo wybitny gołąb. Od kolegi Szufli Józefa z oddziału Ostrów. Był najlepszym lotnikiem kategorii A i równocześnie trzecim lotnikiem oddziału kategorii C. Także wyjątkowo rok mu z tego. I ogólnie był szóstym lotnikiem, 12 konkursów. A drugą z Barcelony, z którego gębnika jest? Z mojego. Także w tym roku pan błyszczy. No tak, no dzięki akurat tego. No mówię, że 2 lata temu był najlepszy lotnik, drugi lotnik oddziału, 13 konkursów, znowu z mojego gębnika. No tak, no tak naprawdę, nie. Także to się tak... Także nie do końca się to pokrywa, co pan mówi, że w krótkich pan nie ma sukcesów, jak go miał 13 konkursów. Tak, w sensie mówię, w sensie czołowej gołębi, bo to mówię, jeśli chodzi o jakieś tam no, dobrą kategorię A, no to mówię, to rzadko się zdarza, żeby gdzieś tam mówię, no z reguły jest to tam gdzieś za pudłem, gdzie mówię, w kategorii C czy maraton, no to już jest to zupełnie inaczej, bardzo dobrze, no. Także w ostatnich 6 latach jesteśmy w pierwszej czwórce w oddziele, także przez ostatnie 6 lat. Widzę tu całą plejadę pucharów. No pucharów jest 73, dyplomów nie wiem, jest ponad 200, także jest tego, nazbierało się sporo, ale no też są to już lata. No i przede wszystkim trafny wybór, jeśli chodzi o pierwsze gołębie, bo mówię, no zaraz po wojsku pojechałem do kolegi Malińskiego Józefa do Knurowa i to był strzał w dziesiątkę. Były to gołębie naprawdę wybitne. Zresztą potomstwo po tych gębiach. Tak. Zresztą mówię, no tutaj kolega Lis Stanisław, który był mistrzem, wicemistrzem i drugim wicemistrzem okręgu też praktycznie mówię, ale prawie w 90%. Lota ze wschodu. No, loty ze wschodu, no to on był po prostu był wtedy... Wyście też latali Suwałki? Nie. Suwałki. Ja latałem jeszcze Suwałki. Białystok. Jeszcze pamiętam, było... Nie wiem dokładnie, który to rok, ale przyszła samiczka w czwartek ze Suwałki. Takie ciężkie były. I to był trzeci raz Suwałki w czwartek i zdobyła konkurs. No, takie loty były. No, były inne. Jak Suwał był lot, jak zapadało, to tydzień konkurs tam wytrwał. No to były inne czasy, mówię, no było też, że tu brat miał gołębia pierwszego z Holandii, a on był w czwartek i to był pierwszy gołąb z Holandii, także była taka czarna samica. Także no to mówię, to inne czasy, inne lotowanie, inne prędkości, wiadomo, że to się wszystko pozmieniało. Od organizatora jeszcze dostaliście piękny bukiet kwiatów, prawda? Tak. Rosiak Józef, Sobótka, Kurczaka 6/1. Numer telefonu 884-114-417. Jak długo pan w gębie hoduje? 38 lat wstąpiłem do związku.
1976 roku. I cały czas pan należy tu do tego oddziału? Nie, moje początki zaczynały się w oddziale Jaworzyna Śląska. Do którego roku? Do roku, no, do 80, nie pamiętam, trzeci rok, 83 rok. Później. Następnie? Następnie po zmianie miejsca zamieszkania przyjechałem do Sobótki i należałem do oddziału Szczelin. I cały czas jest pan w Szczelinie? Później nastąpiło założenie oddziału Sobótka. Byłem w Sobótce. Później po jakimś czasie Sobótka połączyła się ze Środą Zachód, Wrocław. Tam żeśmy lecieli parę lat i ten oddział nie wypalił, dwa połączone i rozleciał się oddział Sobótka i wstąpiłem do oddziału Świdnica. I do tej pory jestem w oddziale Świdnicy. Ma pan trzeciego gęba z Barcelony. Czy wcześniej na długich lotach też te gębie błyszczały? Ta samiczka, która ona przyleciała, przychodziła z długich lotów, ale nie było już takich lotów jak ja kiedyś żeśmy mieli. La Havre, Dunkierkę, Herlingeny. To ich rodzice, jej właśnie i tam dziadkowie z tych lotów mi przychodziły. A ona teraz tylko latała te Devontery, takie te długie lotki. 700, bo nie było takich dłuższych lotów. I ona lotowana jest metodą gniazdową? Ona jest wdowieństwem. Samczyk też jest posyłany. Samczyk w tej chwili zaginął mi na locie Sykę. Był połowy. A na lot Barcelona z jakiej pozycji poszła? Ona z pozycji bez samczyka. Normalnie samczyk zaginął, wpuszczałem tylko jak przychodziła z lotów, to wchodziła do swojej celi i tam jakiś samczyk do niej weszedł i ona tyle co miała. Przed lotem Barcelona miała jakąś przerwę? Czy nie miała przerwy. Przyleciała z lotu i to z lotu Sykę. Sykę to jest ile kilometrów? To jest około 590 kilometrów i nie miała przerwy. Od razu poszła na lot na Barcelonę. Była jakoś ekstra przygotowana, inna karma lepsza? Nie były nic ptaszka przygotowane, te które dałem. Cały czas były przygotowane tak jak leciałem. Żadnych tam nie dawałem frykasów. To co dostawała, tak poszła. Ile gębi pan posłał do Barcelony? Do Barcelony wysłałem 3 gołębie. Ta samica, jeszcze jakie poszły? Samiczka i samczyk niebieski. Oprócz tej to było dwie samice i samczyk? I samczyk. Samczyk był z jej roku, a samiczka o rok starsza. Liczyłem na tamtą samiczkę, bo ona niby lepsze wyniki osiągała. No ale niestety, ta ją wyprzedziła. Jakie ma pan gołębie? Z jakich ona gołębi pochodzi? Ona pochodzi z gołębi z Krzyżówki. Ja kiedyś, jak jeszcze byłem konwojentem, w 2002 roku jeździłem do Hamburga i tam właśnie otrzymałem kilka ptaków od kolegi kozieła Piotrka. I ten ptaki u siebie z Krzyżówki sparowałem. No to te z Hamburga do czego doszły? Do jakich gołębi? Do moich gołębi, no mnie w tej chwili trudno tam powiedzieć, bo ja nie prowadziłem takich żadnych, sprowadzałem, ale to były gołębie dalekodystansowe, wybitne. Pociągłem sobie. A z tej rodziny co ta samica jest? Inne bracia, siostry pokazują się też? Tak, właśnie siostrzyczka, bo ja stare gołębie, w tej chwili te jej rodziców pożyczyłem koledze, żeby sobie pociągnął młode. No nie wiedziałem, że akurat ona przyleci. No niestety mam je oddać na jesień. No. I mam od niej rok chyba młodszą samiczkę. To też z długich lotów. Z krótkich lotów, takie do 400 km to ona. Przychodzą, ale nie w konkursie. A jak się pan plasuje w oddziele? W oddziele w tym roku. W ogóle? W oddziele w ostatnich latach bardzo słabo leciałem, bo ja nie mam gołębi na krótkie loty. Do 400 km ja tracę dużo, wchodzą mi do konkursu bardzo mało. Jak przychodzą dopiero długie loty, to ja odrabiam, ale to już jest za późno. A z tych długich lotów? Z tych długich lotów, z każdego lotu mam serię 5, 5, 5, bo mamy takie serie. 5 na 5? Nie, 5 w całości, aha, tak w oddziele. Jest, a tak to regulamin Generalnego Mistrzostwa Polski. A jakie loty macie długie? Ile kilometrów? Dwa razy po 700? Trzy razy mamy po 750 Devarden w tym roku. I mieliśmy chyba 590, trzy razy Sykę. I wszystkich tych lotów mamy. W dłuższych jakichś granicach 1000 nie macie? Nie mamy.
To jedynie ten dodatkowy Barcelona. Ten dodatkowy Barcelona, lot, który zorganizowany został, dałem ptaszki. To co, to gratuluję trzeciego miejsca i liczę, że w następnych latach będzie podobnie. No postaram się, żeby leciał jeszcze lepiej te z drugich lotów. Dobra. Jesteśmy u kolegi Jerzego Dolaty, który w roku 2013 ma czwartego gołębia z tej Barcelony. Tak. Może kolega opowie coś o tym gołąbku, z jakich gębi się wywodzi i jak nim było lotowane. Gołąb ten, znaczy wszystkie gołębie, bo dałem 7 gołębi na Barcelonę w tym roku. I to co to były, samce, samice? Jakich 5 gołębi? Samców i 2 samiczki. Hmm. Każda z tych gołębi z osobnej pary miał młódka. Na młode były wszystkie? Na młode. Wszystkie były na młode. Trochę były takich młodych, sztucznych można powiedzieć, bo po 5 locie, który mieliśmy w poniedziałek, późno jajka mi poniosły, bo ciężki był lot, późno jajka mi poniosły i okres klucia miał przypaść w sam raz na środę, czwartek, przed koszowaniem na niedzielę. W związku z tym w tydzień wcześniej podłożyłem młódki. Każdej, wszystkim parom, tym 7, bo każdy był z innej, powiedzmy tego, były 2 samiczki, 5 samców, nie? To każdego i wszystkie dostały młodego, takiego już trochę podrośniętego. I w niedzielę właśnie poszły od takiego już 8-10-dniowego młodego. Z tego co wiem, to kolega już bierze udział bodajże od samego początku w Barcelonie udział, prawda? Od 2006 roku. Jak to wyglądało od 2006? No 2006 to był pierwszy, 2-latka poszło, ale to poszło jako doświadczenie, że tak powiem, dla mnie. Które miejsce miała? Nic nie zdobyło, nic 2007? Nie zdobyło. 2007 też 2 gołębie poszły, nic nie było. 8? 2008 poszły 2 gołębie i była samiczka 5. 2009. 2010 był pierwszy, no i w tym roku jest 4. No a ten gołąb miał ciekawą historię, prawda? Bo on został. Tak. Nie był sprzedany. Nie był sprzedany. I proszę powiedzieć, co dalej z nim było. No nie wiem, co się stało z nim. Po 9 miesiącach tego pamiętam, 9 marca. Miał też młódka. Tylko miał nie w swoim gębniku, tylko takim tam rozpłodowym trochę na dole. I 9 miesięcy go był przytrzymany i od małego młodego wypuściłem 19 sztuk, poszedłem tylko po karmę, siadło 18, 19. Akurat tego nie było. I 19 nie ma. Zwycięzca zginął. Znaczy zginął. Nie wiem co się stało. Czy jakiegoś zawału dostał, czy jaszcząb, czy odleciał. No. A w następnych latach jak to wyglądało? Dawałem po 2-3 gołębie, no i nie było. Tylko, że zeszłego roku choćby nawet dawałem na wdowieństwo. Nie dopilnowałem w ten sposób, że szedł od młodego gołąb, tylko właśnie na wdowieństwo takie. I... A ten gołąb z tego roku, jak on się ma do pokrewieństwa tego zwycięzcy? To jest syn tego 2009. I on jest syn z czerwoną samicą właśnie, bo tamten był ciemny. No ciemny był. Ciemny i dostał czerwoną samicę i wyszedł czerwony. Czerwony. A teraz ma znowu z ciemną samicą ma takiego... On jest synem tego ciemnego zwycięzcy. Tak. A samica jaka była? Czerwona. A z jakich gołębi? Samica była z gołębi od woźniaka z Lubska. A jak on był lotowany ten gołąb? On w tym roku był na 8 lotach. On wszystkie loty, znaczy w ogóle wszystkie te 7 gołębi były na... On był lotowany pod kątem Barcelony. Tak, znaczy w zasadzie ja to tak amatorsko traktuję, powiedzmy, tą hobby naszą, kurde, amatorsko, że nie staram się gołębi, że tak powiem, na siłę
od pierwszego do ostatniego lotu. Chciałem po prostu je wytrenować przez 8 lotów i dać je na Barcelonę. To wszystko poszły gołębie doświadczone, które... W jakim wieku były? Najstarszy 9-letni. Na tego jeszcze gołębia czekam. Myślę, no, że on to był doświadczony. On miał, jak ja zawsze wkładałem po 9, po 10 tego, to miał 5 do 8 konkursów co roku. Co roku. Z długich lotów jak się... Z wszystkich lotów leciał. On w tym roku, 9-letni gołąb, miał 3 konkursy z tych 8 lotów. Czerwony też miał 3 konkursy. Prawdę mówiąc, dużo konkursów nie zdobywam, ale te gołębie, poszły gołębie doświadczone. No, u mnie system jest taki, że młode chowam pierwszy lęk, później samce, samice osobno. Separowane. Odseparowane ze względu na to, że co bym nie robił, u mnie ja mam bardzo blisko odra, jak tylko mają młode. Chodzą na odrę. Odra. W tym roku do tego stopnia, że odra była bardzo wysoko, to jak była jakaś mała taka wysepka, nawet się otworzyła między kępami, tam jakieś trawy z jakiejś tam tego, to próbowały nawet tam siadać. A czym to podyktowane jest? Nie wiem. Nie wiem, czy... A innym kolegom? To znaczy... Też tam chodzi, na odrę chodzą? To znaczy, trudno powiedzieć, czy chodzą... Znaczy, chodzą też, widzę, tylko że ja kiedyś właśnie tak je nauczyłem. Parę lat temu, paręnaście lat można powiedzieć... No to młode od starych się uczą. I chyba genetycznie, to jednak genetycznie. Nic nie zrobię, choćbym dawałem różne torfy, nie torfy w gołębniku. Nic nie działało na nie. Młode były, odra. A jak z lotu przychodzą, nie idą się tam najpierw napić i później do domu? Nie, znaczy pierwszy lot tak się boję, nie, ale nie. Ale młode zabieram, nie myślą o odrze. Absolutnie koniec. Tylko jak mają młode? Tylko jak młode mają. Tylko a karma krajowa, zagraniczna? No karma mam producenta polskiego, Prime. Na Prime lecę, na Prime. A środki też? Też, wszystko, a, też wszystko Prime, no. To znaczy wziąłem od Krzycha Łepucha. Aha, i karmę i... wszystko, jego powiedzmy takie podpowiedzi, wszystko. Jego program. Jego program, taki tam Irek mi tego i jego staram się tego. W zasadzie to traktuję jako amatorsko, nie sportowo, dlatego mówię. Już trochę, bo mam no tak, że mam kłopoty z wyniesieniem klatek, a to jednak na pierwsze 3 loty, na próbne loty to jest 4 klatki, a jak 80 gołębi, powiedzmy tak około mam 80 gołębi, to ciężko wynieść, mam usytuowane tak, że... No. Gębnik jest niekorzystnie położony. To znaczy korzystnie jest bardzo położony, tylko... No, dla gębi, ale nie dla hodowcy. Nie dla hodowcy, tak. No, pod tym względem, że tego i... No już troszeczkę kiedyś to człowiek, powiedzmy parę lat temu, to jest... Spotkaliśmy się niedawno na koszowaniu, prawda? Na tak. Barcelonę. Kolega tam był częścią informatyczną i przywiózł ze sobą również współpracowników, tak, którzy tworzyli tak komisję wkładań. No między innymi było tutaj dwóch kolegów z Krosna, z oddziału krośnieńsko-gubińskiego, którzy pomagali przy tych wszystkim, powiedzmy przy koszowaniu, pomagali i też między innymi chyba przyjmowali gołębie Krzycha Łepucha nawet. No on mi pokazywał tam. No, że też były przyjmowane jego gołębie, że tak. Ja się dziwię, ludzie różne takie powiedzmy wypowiedzi tego, no myślę, że Krzychu ani Irek nie byliby w stanie, zresztą te gołębie dostają numery. Nie, to jest najbardziej powiedzmy, prestiżowy lot, a druga sprawa to na tym locie ciężko oszukać, że tak powiem. Nikt nie zna tego hasła przede wszystkim, jakie gumy w Belgii, nie wiemy tego. No. I na tego myśmy tam byli, ale... Można było do siatki podejść, ale już za siatką nie wolno, bo tam gdzie gołębie były odbierane, były stemplowane, pracowały komisje, nie można było ani filmować, ani zdjęć robić. Można było z odległości, mogłem zdjęcie zrobić z 2-3 metrów, ale prosili, żeby nie robić zbliżeń, no i żeśmy się dostosowali do życzeń organizatora. No tak, no bo to jest, jednak lot jest taki prestiżowy i na zachodzie i prestiżowy powiedzmy też u nas. Międzynarodowy to nie chce, nikt chciała dać i dlatego to tak wygląda. Tu, że gołąb zakoszowany to jeszcze niczym nie świadczy. Najważniejsze, z czym przyleci do domu. No oczywiście i tego nikt nie wie. Nikt nie wie, nawet polski organizator Krzychu. Nawet czy... oni tam tylko mają odnotowane jakie numery gum, prawda, bo ta kontrola im zostaje i hasło oni mają odnotowane. A na naszych listach nic nie ma.
No nie ma. No niestety. Dopiero po zgłoszeniu gołębia potwierdzają, jest, jest weryfikowane. Tak, no. Jest uznany gołąb. No w tym roku trzeba przyznać, że był bardzo ciężki ten lot. No. Ciężki, ciężki. Bo zarówno na zachodzie, w Niemczech, w Belgii, w Holandii, w sumie Niemcy najbardziej to odczuli, bo tam widać ten dość gwałtowny spadek szybkości. Zresztą w tym roku to nie był taki spacerek jak w ubiegłym, że ponad 1400 metrów, tylko w Niemczech oscylowały te czołowe gołębie już się poniżej 900 metrów na minutę. No bo wiadomo, temperatura już... i wiatr był chyba północny był i temperatura dosyć wysoka, dlatego to wszystko. Dla mnie zaskoczeniem były wyniki angielskie, że oni tak dobrze, ale musieli warunki troszkę sprzyjać. Wracając do hodowli, ile kolega gołębi hoduje? Tak 80. 80. Młodych? Teraz 63 właśnie, dzisiaj a robiłem. Młode lecą cały program, czy? To znaczy amatorsko. To znaczy zeszłego roku i dwa lata temu, gdzie były olimpijskie, to próbowałem, ale na zwykłe gumki leciałem, nie, to tylko odbijałem tam pierwszą piątkę, żeby te olimpijskie się załapały, bo miałem, nie, no zabrakło chyba wtedy jednego konkursu tego, no. I pod tym względem amatorsko raczej to traktuję. Nie wiem. Kiedyś, że tak powiem, jak zdrowie pozwalało, to i trenowałem dwa razy w tygodniu, a to trzeba teraz trenować, żeby jeżeli wynik to chce się mieć, to niestety treningi, no, pilnowanie. Wysoka. No. Nie to co kiedyś. No, oprócz tego jeszcze kolega zajmuje się obliczaniem list konkursowych. Tak? Nadal tak, nadal cały czas. Liczę dla czterech oddziałów tu okręgu Zielona Góra. W tym roku ponad 25 tysięcy gołębi zostało wprowadzonych przeze mnie i zgłoszonych przez oddziały, te cztery oddziały. No, chyba są zadowoleni, bo najpóźniej we wtorek, środę listownie otrzymują hodowcy już gotowe wyniki już listownie na papierze dostają. Na internecie to są w poniedziałek, najpóźniej we wtorek. No, to jest dobrze. Dla czterech oddziałów. Sprawnie to idzie. Sprawnie idzie. No, liczę. Od 1990 roku. Pamiętam jeszcze wtedy, tu oddział mi zaproponował, wtedy to była może ogromna suma, 2 miliony złotych. No, pierwsze liczenie dla oddziału. Wtedy były cyfry. Pisało się, liczyło się na kalkulatorze, pisało się na maszynie jeszcze, że od 90 roku to ta pasja tego. Od 95 już na komputerze, od 90 program. Chcę program skonstruować, ale to znaczy chcę skonstruować. Skonstruować nie chcę, tylko wiem jak skonstruować może, tylko potrzebuję informatyka. Miałem tutaj dwóch, trzech nawet można powiedzieć zaczęli, ale nie mogłem skończyć, bo rzucili. To się nie zdaje, taka nie jest prosta sprawa. Jest do załatwienia, tylko żeby to było jedno urządzenie na jednym punkcie wkładu, to nie byłoby problemu. Ale w każdym punkcie wkładu jest kilka urządzeń. I tu jest najgorsze. Informatycy ci ostatni, co koledzy tu się wzięli za tą pracę, zrezygnowali, bo jak zaczęli wydzwaniać po tych firmach właśnie, co urządzenia mają za granicę, tam bezpośrednio do producenta, nie chcieli nic im udostępnić, żeby tego... No bo każdy się boi o swoje. No każdy się boi o swoje. No ale jest, żeby było to naprawdę, by było coś dobrego. Jest możliwość, jest na pewno możliwość na punkcie wkładań przez laptop, e-mailem czy coś do jednego... Technicznie jest to możliwe. Jest możliwe. No koncepcję mam, powiedzmy, tylko kwestia samego wykonania, żeby ktoś chciał się to powiedzieć. W sumie FCI już dało wytyczne, że chcą zrobić, żeby te wszystkie urządzenia konstatujące były kompatybilne, nie? To by było obojętnie dobre. Jaki zegar hodowca będzie miał, wyniki, jak to się mówi, byłyby prawie natychmiast, nie? To jest tak, bo to jest możliwe ze względu na to, że każde urządzenie ma określony znak, w którym miejscu, tylko kwestia, żeby informatyk to wszystko wiedział. No, a informacje o swoim biosie nikt nie chce dać. Nic nie chce dać, no. No. I tu jest największy problem. Ja to, jak liczyłem tutaj dla oddziału zeszłego roku, to... Pierwsza, druga w nocy kończyłem. I rano o 6 hodowcy już wstawali w poniedziałek, już wyniki na internecie. Wezwanie i kupa pracy, nie? No kupa pracy, no poświęcenia jest trochę.
pan gębie hoduje? No ponad 30 lat jestem cały hodowcą. Czas w tym miejscu? Tak z 5 lat miałem tam u ojca na wsi. Daleko stąd? No z 10-15 kilometrów. A później cały czas do dziś tu, tak? Tutaj, cały czas z tego gębnika. I cały czas pan lutuje w oddziale Kępno? Cały czas. Jakieś sukcesy miał pan wcześniej? No nie, młody, tam... stary... No tak, miałem najlepszy... W 2000 roku miałem najlepszego lotnika oddziału. To jeszcze by oddział połączony, ten nasz kępiński, z tym, co teraz jest sycowsko-ostrzeszowskim. To był taki większy oddział, tak 300 hodowców. No, dobry, najlepszy roczny miałem zawsze dobre gołębie. No, daleko rocznymi po prostu lotuję. A generalnie lotuje. Jakie panu loty odpowiadają? Długie loty, krótkie? Bardziej długie. I tak pan wspominał przy gorszej pogodzie, prawda? Ten gołąb, który poszedł do Barcelony, ilu roczy to jest gołąb? 0,7, no to ma 6 lat. 6-letni. I ten gołąb zaliczał wszystkie loty, bo są na krótkie? Tak, i tak. Na... No w tym sezonie to, co lutowałem, to też był na wszystkich lotach, nie? No chyba na 5 lotach był. Ile zaliczył konkursów? No może jeden. Nie robił z tych szybkich lotów? Nie, nie, nie. A wcześniej, w poprzednich latach? No z tych długich lotów. Nie dużo konkursów robił. A wy lotujecie ten standard, 700 loty długie, czy macie jakieś... 700. Nie, nie, to jest standard. Ile pan gębi do Barcelony posłał? Jednego. Ile ma pan domu? No jednego. Na 5. pozycji? Niby tak. No to 100%. No 100%. Z jakich gębi on pochodzi, ze Stanowica? Nie, z takich moich normalnych gołębi. Już... A czy tu z miejscowych gołębi jakieś, co pan kiedyś miał? Czy... Znaczy, no tu miałem od kolegów, jak z tych początkowych takich jeszcze, z tych... Bo co roku coś tam dobieram zawsze tam, albo z kolegami się wymieniam, oni mają niby bardziej rasowe gołębie, ale chętnie się ze mną wymieniają na takie, te zwyczajne moje, bo... No bo są też z nich zadowoleni, nie? A ze strony matki? Też takie normalne gołębie. Powiedzmy tu... Te z okolic Kępna, tak? Tak, tak. No, bo tam gębie wszyscy sprowadzają, no to w sumie tam z Opola, z Dobrzynia, czy tam... A jak spisywało się na lotach jego rodzeństwo, bracia, siostry? Nie miałem tylko jego, żebym tak patrzył w wodowody, to z tej pary to ten. Rodzice dobrze byli. Dobrze. A wcześniej miał pan jeszcze dziadków u siebie wychowany? To już miałem przywieziony tak od kolegów, nie? A po nim potomstwo? No wypuszczam jednego, tak rocznie wypuszczam, nie? Aktualnie w tym roku mam tylko jednego, bo z pierwszego lęgu był taki bardzo pstry. No i to jeszcze kolegę namawiałem, no weź sobie tego gołębia, bo taki trochę białawy, nie? No to nietypowy taki kolor, no ale... Znaczy, że nie bardzo panu leżą te pstre gołębie. Nie, no miałem kiedyś takie bardzo pstre od z Katowic Piotrowic, od Kulika Adama. To on miał takie mewkowate, no całkowicie nie pocztowy kolor, nie? No ale też były dobre, nie? Także, no ale teraz mam inne gołębie, znowu mam same niebieskie i prawie nakrapiane. Liczył pan na tego gołębia? No liczyłem na to, go dawałem, że może przyjść. A który raz pan dawał na Barcelonę? Pierwszy raz. Jednego gołębia pierwszy raz? No przecież na to się daje gołębie, że się liczy. No, tam w duchu każdy liczy. No. Jak już zainwestowałem w niego 40 zł, to chciałem, żeby coś z tego było. No, no to już był konkretny wydatek. To dla mnie może... No to śmieszne, no, ale no, nie konkretne, ale... I ten gołąb jak był lotowany? Na gniazdo czy na wdowieństwie? No przez ostatnie 3 lata był na wdowieństwie też. Ale w tym roku? W tym roku na gniazdo, bo w tym roku... Z jakiej pozycji szedł? Tak na pędzeniu trochę. Pędził? No. I miał mutka czy bez mutka? Nie, bez mutka. A przygotowywał go pan, czy był ulotowany lot w lot i przyleciał i za tydzień szedł do kosza? No na te, no, był na 5 lotach w tym sezonie, nie? Ale na tych dłuższych, nie? Przygotowywał pan lepsza karma, czy bardziej więcej? Nie, nic. Tak, wszystkie moje to. A pan karmi swoja karma, czy gotowa? Trochę swoją i trochę gotowej. Ale oprócz tego jakieś dodatki jeszcze? Nic. Proszę piwne? Już teraz nic nie daję. Kiedyś się bawiłem tak na wszystkie olejki, wszystko te... No, od czasu do czasu BS-a, albo WN-a, no tak
coś... No ale to już jest profilaktyka. No, to tak, ale tak nie. Daje pan po locie, czy przed lotami jakąś kurację? Nic nie daje. Nic kompletnie? Nic. Chodzi pan do weterynarza, czy? Nie chodzę. Problemów ze starymi w sezonie nie ma ze zdrowiem? No z 2 lata temu to były trochę problemy. A u młodych adeno albo inne takie sprawy? No młode to szczepie, nie? Ale tylko młode szczepie. I na tym się... Ile średnio do lotów ma pan gołębi? No w tym roku nigdy nie miałem więcej jak 50. No w tym roku 50, ale dopasowanych było 43, bo 7 od czasu spisu mi samochody tu rozjeżdżają. Zlatują na drogę? Zlatują na drogę albo po prostu nisko przelatują też. No to nie trzeba by postawić tu znak uwaga na nisko latające gołębie? No nie, no trudno. Chyba te najgłupsze się dają przejechać. A problemów tu nie ma z jaszczębiami? Są kogulec, nie? U nas to tutaj jest, no gołębiarz nie, ale u mnie to kogulec, nie? Ten mały taki, nie? No ale... Rąbie też. Kaleczy? Kaleczy i zabija też. Stare czy młode? Czego więcej? No jesienią to co mu podejdzie pod tym? Latają gołębie cały rok? No raczej cały rok tak latają, nie? Chyba, że z 2-3 weźmie od razu, no to tak zamknę trochę na tydzień, na 2. Jak pan to nazwał? Powrót do natury, co? No. A nie ma większych strat, jak latają? No, młode giną, myślałem, że młode będą mniej ginąć tak koło domu, ale widzę, że też chyba w sumie z 5 zginęło, nie? Mimo wszystko, nie? A ile młodych ma pan tak średnio do lotu? No zawsze miałem tak 40, ale w tym roku tak będę miał 25, nie? Bo chcę ograniczyć ogólnie tak do 40 głębi. Ostatni sezon ubiegłoroczny na młode był łatwy czy ciężki? Na młode są w zasadzie sezony, jeden lot jest trochę gorszy, nie, ale raczej są łatwe sezony. A starymi loty jakie były do Barcelony u was? Musiał tam zobaczyć. No, ale lekkie, ciężkie były jakieś... Pierwszy lot był najgorszy, nie? Pierwszego maja? No. To wszędzie. Ten był najgorszy lot. Nie? Na północy Polski tylko dobrze mieli. To był najgorszy lot do... Przez cały sezon, jeszcze nie było. Z tych dłuższych spinzetek nie było? Nie było nic tam. Raz był troszeczkę ten, ale nie było żadnych takich większych zawirowań. Ile on jednego tylko młodego wyhodował? Nie, 2. Jednego z pierwszego lęgu i później z drugiego lęgu też był jeden. Patrzę, no znowu jakiś pstery, no ale taki trochę mniej pstery, to sobie go zostawiłem. Ale to zostawiłem ze względu tego młodego na samicę, co z nim jest, nie? Bo twierdzę, że ona jest jednak mimo wszystko lepsza jest, nie? No on tak... Na tą Barcelonę to myślę sobie, no nie no, samica trochę może za delikatną, żeby trochę tej masy miał ciała trochę, no. No i dobry, no. Zawsze go typuję, no bo trzeba go typować, nie? No a nie zawsze łapie konkurs, no ale wiadomo, że zawsze przyjdzie, można na niego liczyć. A zaliczył jakieś kilkudniowe loty, takie z przenocowaniem? Nie wiem, bym musiał tak ten, ale raczej tak... W pierwszym dniu się stara, nie? Jak jest normalne loty, to tam nigdy nie jest taki obibok. Mam na myśli obibok nie. Loty. Nie. No to jak jest możliwość przyjścia, to raczej przychodzi w pierwszym dniu, nie? Jak przychodzi większość gołębi, no to on też przychodzi w pierwszym dniu. A na jakim stanie skrzydła? Na którą lotkę wyrzuciłeś do Barcelony koszowanej? No chyba trzecią wyrzuciłem.